Dobra, jaskółka. Mieczyk, idziemy na chwilę. Pierwszy. Jeden pad został, jeszcze jeden, gdzie tu jest. Tu. Na niego. Tu co jest tam właśnie? Co wcześniej wypiem jest, kurde, się nie da. Udało się. Ledwo, ale się udało. Szczątki. Co nam zostali? Tego zarodnika. Gedy jest piękny, najlepiej sobie wyjąć miecz, wtedy on szybciej biega. Dobra, idziemy, wracamy do Oda. Opierdzielić go za to wszystko. No do powódka. No mówże! Wybiłem potwory z ogrodu. Płać. O co wam chodzi, panie Gerwant? Chcecie wasze 80 renów? Proszę. Umowa była na 100. Nie wydaje mi się. Mimo że krzynę wypiliśmy, pamięć mnie nie zawodzi. Nie przeginaj. Już, już. To wasze. Wyście szaleni są. Mówiłem nie iść nocą w pijanym widzie potwory ubijać, ale się uparliście. Boję się was, panie Gerwant. Oj, ludzie, nigdy się nie zmienicie. Głowę za was nadstawiam i jeszcze mnie oszukać chcecie. A, nieważne. Nie zapomnij powiedzieć Wielebnemu, że ci pomogłem. Dobra, jeszcze raz gadamy z Odo. No mówże! Idziemy do niego spać. Pójdźmy sobie do rana. A i mogłem te... jaskółkę sobie porodzić kota. No ale to już przy... następnej u okazji. Gdzie jestem gruby tłuściem. Nie wylazł jak zwykle. To mamy jedno z zadań zaliczone dla Wielebnego. Łumba dumba. Gdzie on jest? Dobra. Na wszelki wypadek zapis. Mi fraps się robi sobie jaja zresztą z tym dźwiękiem, więc lepiej zapisać. Ta psina wygląda, jakby czegoś szukała. Uważaj na kolce echinopsa, psino. Czego tak pilnujesz? Zresztą nieważne, ja cię też nie lubię. Spoko.
chodzić tutaj. No mówże! Kurde, jest trzeźwy, aż cud. Grywasz może w kości? A daj mi spokój z tym pogaństwem. Ojca Wielebnego nie słyszał? Trzeba plewić, plewić! Czyli wiesz co to? Idź ta z tym Gerwant do krasnoludów. Nic więcej nie powiem. Już mnie nie ma. Nie ma, prosto. No mówże! Są w okolicy jakieś potwory? Czasem w nocy słychać okropne wycia od strony wioski. Aż mleko od nich kwaśnieje. Zauważyłeś jeszcze coś niezwykłego? Razu jednego mgła pod zajazdem była straszna i drogę zmyliłem. Doszedłem aż pod chałupę wiedźmy i zobaczyłem tam wielką bestię wgapioną w jej okna. Powiedz o niej coś więcej. Kto by się tam przyglądał, panie? Ja mnie wiedźmin. W strachu, żem ruszył z powrotem. Mało nóg nie połamał, ale tęgie było bydle, niby koń. I dymiło, i skrzyło, jakby z pieca. Na razie. Z Odem chyba można zagrać w kości, tylko jak nie jest w domu, niestety. To jest też jedna z osób. A jeszcze jedna rozmowa? No mówże! Jesteś żołnierzem? Nie jestem! Co wam do tego? Zauważyłem zbroję. Należała do mojego brata. Walczył pod Brenną i w kilku innych bitwach. Nie lubię wojskowych. Poza moim bratem, rzecz jasna. Spokojnie, nie jestem żołnierzem. No mówże! Na razie. Ach, Odo, Odo, Odo. Dobra, niestety, aby z nim zagrać, musi się przespać jeszcze. To jest mi trochę nie na rękę, no ale trudno. Trzeba zdobyć trochę kasy. Do zmroku. Wtedy on już powinien być u siebie. Zobaczymy, czy jest. Jest. No mówże! Grywasz może w kości? A daj mi spokój z tym pogaństwem. Ojca Wielebnego nie słyszał? Trzeba plewić, plewić! Czyli wiesz co to? Idź ta z tym Gerwant do krasnoludów. Nic więcej nie powiem. Już mnie nie ma. Ach, dobra, już wiem, co trzeba robić. Trzeba pogadać z Zoltanem najpierw, z kim tutaj można grać. O, błąd. To właśnie ludzi, kurde, denerwuje, że nie można zagrać na przykład właśnie tych tutaj w kości z Odem, dopóki się nie dowiemy, że on umie, że on może grać. A Boże. I nam braknie doświadczenia. Jakieś 420. Lepiej zachować czujność. Idziemy znowu do karczmy. Poradzę z Zoltanem i Szwajem. Powiem wam, że jeszcze jednym problemem tej gry jest to, iż nie wiesz, ile czasu minie, jak grasz. Dobra, gadam z Zoltanem. Geralt? W tego pokera można grać o poważne pieniądze? Zdziwiłbyś się, jak popularna to gra. Powstały i upadły przez nią całe majątki. Niektórzy podchodzą do tego bardzo poważnie. Jak mogę się przyłączyć do gry? Tam przyłączyć. To nie sekta. Weź tylko pod uwagę, że zawodowcy nie będą tracić czasu na grę z nowicjuszem.
Polecisz mi jakiś partnerów do gry? Tak na początek. Tu w okolicy może grać Odo. Na czym się musiał wzbogacić. Jest jeszcze Haren i Mikul. Oni wiem, że grają. No i możesz zagrać ze mną. Wszyscy poza mną to płotki. Prawdziwi gracze siedzą w wyzimie, ale nie bój nic. Dam ci fory. A kiedy będzie można uznać, że już nie jestem nowicjuszem? Wygrasz parę razy i wieści się rozejdą. 3-4 zwycięstwa i już będziesz się orientował. Spoko. Zapiszemy tutaj. Puste miejsce. Wtedy będziemy mogli ten porad z Zoltanem. Jeżeli przegram, to zawsze wczytać można. Co to? Tu gramy. Zoltan. Geralt? Zoltan? Let's play. Mamy trójkę na piątkę, więc już jest lepiej. On ma nowe dwie pary, co za kurczę. Cholerny szczęściarz. Zawał się? Dziwne. Mam 70 już w puli. Dwie pary. Na 2 i na 5. Została trójka do zwalenia. A ty co masz? Trójka. Kurwa, masz mieć. Zacząć będziemy mieli fulla, czy nie? Nie. Powiem wam, że taki układ jest najlepszy, że... żeby przeciwnik raz wygrał i mnie potem dwa razy. To najwięcej pieniędzy. Mamy fulla. Mam 130 oręgów w puli, które mieć raz. Znów dwie pary, żeby się było troszeczkę lepiej. I ty co masz? Masz dwie pary? Czyli tu się zolta. A, spękał, powinniśmy podać to samo. Zostań tam, gdzie jest. Tak, zapis. Zostań tam, gdzie jesteś. Z Zoltanem musieliśmy wygrać. Gramy z nim jeszcze raz. Przegrałem 130 rynków. Zostań tam, gdzie jesteś. Dobra, ludzie. Widzę, że będzie wam się nieźle nudzi. Gramy się z Olafem. A czego tu chcę? Czegoś fajnego, wiesz? A nic nie ma. Bywaj, czas mi w drogę. Z Zoltanem zostawiłem 130 orenów. A ile mamy? 362. 3 czaszki. Dobra. Możemy z nimi grać kilka razy, bądź nie. Zastanawiam się, czy opuścić wam trochę tego let's playa i spróbować powygrywać już bez waszego udziału z Zoltanem, ale nie jestem niestety tego pewien. No, mamy wieczór, więc jest dosyć dobrze. Będziemy zagrać z Odem teraz. Lepiej zauważyć. Zagra mi przycięła.